Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Pomidorowy.pl, witam was w nowym let's playu na moim kanale. Zagrajmy w Harry Potter i Kamień Filozoficzny na peceta. Teraz mam takie małe do was pytanie. Pamiętacie może mój post na społeczności jakiś czas temu, gdzie zapowiadałem wam, że będziemy nagrywali bardzo nostalgiczną grę na kanał? Tą grą oczywiście okazał się Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Tą, którą właściwie teraz widzicie. I ci, co pamiętają moje stare let's play z Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny na PS1, jak i Komnatę Tajemnic, powinni wiedzieć, że swego czasu byłem dosyć mocno hejterem Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny na PC. Po prostu względem wersji na PS1 jakoś ta gra nie za bardzo mi przypadała do gustu. W sensie nie przypadła mi za bardzo do gustu, ale od pewnego momentu nauczyłem się, że tak powiem, pewnej lekcji, mianowicie nie skreślaj portu gry tylko dlatego, że jest po prostu inny. No i dzisiaj po prostu skupimy się na dosyć kultowej gierce, dlatego że myślę, że na moim kanale jest sporo osób, które ogrywało Kamień Filozoficzny na PC, to pewnie bardziej niż Kamień Filozoficzny na PS1, ale to jest, że tak powiem, no pewne, nie? Gra oczywiście powstała w 2001 roku i nie muszę powiedzieć, że to jest gra na podstawie filmu, tak samo jak wersja na PS1. Z tego co wiem, chyba wersja na Game Boya albo na Game Boya Color była na podstawie książki. Ale tak to wiem, że te dwa porty na pewno są na podstawie filmu. Nie wiem jak z portem na PS2. Niestety nie mam w ogóle muzyki w menu. Tak mam, jak po prostu lukam często sobie na OBS-a, żeby zobaczyć, czy się wszystko dobrze nagrywa. No i dobra, mamy tutaj, że tak powiem, dwa save'y. Tutaj był testowy, a tutaj było moje nagranie, które mi nie wyszło, więc teraz, no cóż, wybieramy drugi save i o wszystkim będę wam opowiadał w trakcie let's playa. Tylko zobaczę, czy tutaj mi się nagrywa. Tak, nagrywa mi się. Tu jest wszystko git, tak jak najbardziej jest git. No i dobra, let's do it, moi drodzy. Oczywiście, że tak. There was nothing about the starry sky that night to suggest that strange and mysterious things would soon be happening. As unsuspecting muggles slept, a huge motorbike with a giant astride it tumbled down from the darkness. The giant, named Hagrid, left a blanket-wrapped bundle on the doorstep of number 4 Privet Drive. Nestled in the bundle was a baby. Harry Potter, the boy who lived. For the next 11 years, Harry lived with his dreadful step-parents, the Dursleys. Until that fateful day, when he received the letter inviting him to attend Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Hagrid took Harry to Diagon Alley to purchase a most unusual list of school supplies. While at Gringotts Wizard Bank, Hagrid collected a scruffy package from Vault 713, mentioning to Harry that the package, whatever it was, would be safer at Hogwarts. Soon after, Harry caught the Hogwarts Express from platform 9 3/4 and left the Muggle world far behind. Dumbledore stood up. This term, the corridor on the third floor is out of bounds to everyone who does not wish to suffer a most painful death. Harry sat beneath a sorting hat, hoping that he would not be chosen for Slytherin House over Gryffindor. Not Slytherin, eh? Said the hat in his ear. You could be great. It's all here in your head, and Slytherin will help you on your way to greatness. No? Well, if you're sure, better be Gryffindor! Welcome to Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. I am Albus Dumbledore, your headmaster. Now, Hogwarts is full of secrets, Harry, so search behind every door. But keep in mind, not all secrets are rewarding.
Only this morning, I took a wrong turn and stumbled upon a room full of chocolate frogs. But alas, when I returned, they'd been replaced by a nasty horde of fire crabs. Now, up the stairs and off to your lessons. Don't be late. No dobra, jesteśmy z powrotem, już po cutscence. I jak się czujecie, moi drodzy? Czy również jesteście ciekawi tych przygód Harry'ego w Hogwardzie? A może wy również chcecie, nie wiem, dostać się do Hogwardu, pozwiedzać z nami Hogwart, ze mną i Harrym? Jeżeli jesteście fanami Harry'ego Pottera, no to mam nadzieję, że pozostaniecie ze mną przez ten let's play, bo naprawdę nie mogę się doczekać przygód ponownych Harry'ego Pottera w Hogwardzie. W trakcie słuchania cutscenek zauważyłem parę ciekawych różnic. Mianowicie pierwsza jest taka, że nie było w wersji na PSX-a wspominki odnośnie tej paczuszki całej, o której tam narrator wspominał, że Hagrid tam z Harrym jakby musieli jakby tą paczuszkę zanieść do banku Gringotów. Tego w ogóle nie było w wersji na PS1, co można od razu, że tak powiem, powiedzieć i zauważyć, że wersja na PS1 jest dosyć okrojona z historią. Wydaje mi się, że większą fabułę ma właśnie wersja na peceta, którą teraz będziemy ogrywać. No i chociażby sekcja tutaj z Dumbledorem, gdzie przedstawia nam, że był tam w komnacie fasolek, że tam natrafił na ogniste kraby. Tego akurat w wersji na PS1 też nie było, tylko po prostu wspominał o tym, że jest dyrektorem Hogwardu i tyle w zasadzie. I nie było nawet wzmianki odnośnie tego, że nie mamy się spóźnić na lekcję. Tutaj mamy oczywiście herby naszych domów. Nasz dom to jest Gryffindor, a pozostałe trzy to jest Ravenclaw, Hufflepuff oraz Slytherin. Slytherin to oczywiście odwieczni wrogowie Gryffindor, co możecie zresztą zapamiętać z różnych filmów, książek itp. itd. No i cóż, Hogwart wygląda naprawdę bardzo ładnie w wersji na PC. Dlaczego ja byłem takim hejterem tej wersji te parę ładnych lat temu? No dobra, no to co? Bez zbędnego przedłużania, ty stary capie, stój se w miejscu, a my idziemy do góry. Zobaczymy, co ciekawego na nas będzie czekać. Hey Harry! Remember me? Ron Weasley? My brothers Fred and George have something to show you. Follow me! Tia! Kolejna zmiana, bo oczywiście w wersji na PS1 było tam oczywiście nasz Ron kochany, rudzielec wspaniały, najwspanialszy. Zawsze w wersji na PS1 przedstawiał nam się i tylko mówił, że mamy podejść do biblioteki. A tutaj oczywiście jest wspominka odnośnie Freda i George'a, czyli braci Rona. Tak swoją drogą, let's play ten będzie prawdopodobnie do 15 minut odcinki będą robione, ponieważ chcę coś przetestować z tą serią. Aczkolwiek jeżeli będziecie chcieli dłuższe odcinki, to od następnej sesji postaram się wam zapewnić odcinki do, nie wiem, 20-30 minut, ale na razie chciałbym popróbować trochę z odcinkami do 15 minut. No dobra, to co? Lecimy dalej, zobaczymy co i jak. Lecimy za Ronem. Follow me, Harry. No dobra, idę za tobą, przecież kurde, po co miałbym tutaj iść? Nic ciekawego i tak bym nie zyskał, więc i tak muszę iść za tobą. Hello, Harry. We can show you how to get around Hogwarts. As a first year, you have a lot to learn. Follow us for a secret lesson. I'll see you later in Defense Against the Dark Arts class. Good luck, Harry. We're going to teach you how to climb. Run to the bookcase and don't stop. You'll climb up. Above the bookcase is a Bertie Bott's Every Flavor Bean. Collect all the beans you can find and meet us in the next room. Okej, okay, i to już tutaj mamy całkiem miłe zaskoczenie. Otóż mamy poziom treningowy, coś czego w zasadzie to nie mieliśmy w wersji na PSX-a. Znaczy, technicznie mieliśmy, ale ja jakby tego nie do końca zaliczam jako poziom treningowy, bo z jednej strony mieliśmy to całe wspinanie się przy tym bezgłowym Niku całym, czyli tym duszku, który tam nam mniej więcej dawał krótkie porady, żebyśmy tam, nie wiem, doskoczyli na drugą stronę i dostali się na samą górę. Tak samo jak było mini porady od Rona, gdzie on nam tam tłumaczył skoki. To jednak to bardziej kwalifikuje na poziom treningowy niż to, co było w wersji na PSX-a.
Nie mówię, że w wersji na PSX to jakiś był, nie wiem, gówniony tutorial, ale po prostu wydaje mi się, że ten w wersji PC-towej jest bardziej taki, nie wiem, podlegający, podpadający pod tutorial, whatever. Well done. Now, let's try jumping. Run to the ledge, then press the jump button to jump across. If you fall down, you can climb back up and start over. Meet us in the next room. We'll take the shortcut and meet you there. Ogólnie, jeżeli jesteście ciekawi, to zarekomenduję wam Let's Play na Crow Zaibatsu z Harry'ego Pottera, bo robimy tam wersję na PS1 w koopie. Tylko że w wersję japońską, of course. I w przyszłości myślę, że zrobię chyba jeszcze raz Harry'ego Pottera na PS1, tak dla porównania z tym, co mamy oczywiście teraz. No dobra, no to co, skaczemy, nie? Skaczemy, ponieważ musimy się tutaj skoków nauczyć. To jest bardzo trudna... Bardzo trudna czynność. Oczywiście Irytka nie mogło zabraknąć, ponieważ to jest też kultowa postać w serii Harry Potter. Dlatego mówię, rekomenduję wam obejrzenie Let's Playa z wersji na PS1 na Crow Zaibatsu, ewentualnie jeszcze mój stary Let's Play, gdzie tam pewnie w opisie podlinkuję. Chociaż znając mnie, to pewnie będę musiał po czasie to zrobić, bo ktoś z was oglądających mi przypomni, że nie ma linka. Ale nie, postaram się, żeby wrzucić to od razu. No i cóż, mój Let's Play też jest po części zainspirowany Let's Playem Geralda 39, ponieważ jest to dla mnie nostalgiczny Let's Play z Harry'ego Pottera po polsku. Pozdrawiam swoją drogą Geralda, o ile będzie to oglądał, chociaż w to wątpię. You're getting the hang of this. In Hogwarts, you'll find all sorts of wicked treats. To pick up a treat, just run over to it. Chocolate frogs boost your energy. Bertie Bott's every flavor beans are fun to collect. We're collecting them too. We need 25 beans, Harry. Come back when you've got them all. Come see us and we'll show you the way to class. Ciekawe, po co są wam potrzebne te fasolki? No dobra, zbierzemy wam te 25 fasolek. Czemu by nie? Jestem ciekaw, na co one są wam potrzebne. Pewnie jakiś wywar z fasolek będziecie robić, czy coś. Kurde. Powiem wam szczerze, że ta gra, mimo tego, że w przeciwieństwie do takich innych tytułów może graficznie trochę odstraszać, to jednak graficznie moim zdaniem wygląda całkiem solidnie. Więc dlatego uważam, że moim skromnym zdaniem pan Zagrajnik troszeczkę przesadził z swoją opinią. Chociaż zdaję sobie sprawę, że jest to jakby wyrażenie mimo co swojego zdania, aczkolwiek uważam mimo co, że troszeczkę była przesadzona ta opinia, bo ta gra aż tak paskudnie nie wygląda. Przynajmniej jest lepiej wyglądającą grą graficznie niż wersja na PSX-a. Tak, pomimo że jestem nostalgiczny do wersji na PSX-a, to jednak jestem w stanie też tej gierce niemałe wady wytknąć, oczywiście. Talk to Fred. He's the one with the wizard card. Thanks, Harry. We couldn't have done it without you. We need the beans for some experiments. Here's a wizard card for you. You've earned it. Climb through the secret exit above the bookcases to get to your first spell lesson. Good luck. Ciekawa sprawa, że mamy ten, kartę z Dumbledorem, co jest bardzo zastanawiające, czy czasem już samego Dumbledora żeśmy nie zebrali. Aż sprawdzę w folio magii. Albo z Dumbledore, o kurde ty. Myślałem przez chwilę, że coś się zbugowało, że jakby, wiecie, taka domyślna tekstura kart to będzie, wiecie, morda Dumbledora, a okazuje się, że jednak Dumbledora żeśmy zebrali, a nie jakąś inną kartę. Obecny dyrektor Hogwardu, przez wielu uważany za największego czarodzieja współczesności. Srają muchy, będzie wiosna. Są lepsi nauczyciele. Władający magią. Oczywiście nie będę komentował tutaj tego, że Fred i George potrzebują fasolek do pewnego eksperymentu, perhaps. No ale w magiczny sposób, zdobywając kartę, odblokowało nam się przejście, przez które oczywiście przejdziemy. Bo czemu by nie? Well, well, well.
if it isn't the famous Harry Potter. I'm Draco Malfoy, and you do well to show me respect. These are my fellow Slytherins, Crabbe and Goyle. Naturally, we Slytherins are going to win the House Cup and the Quidditch Cup. You better stay out of our way, Potter! Let's go, boys!